Z okazji, że dzisiaj Halloween, przygotowałem dla Was film zupełnie inny od tych, jakie możecie oglądać na moim kanale. Mianowicie, będą to przerażające nagrania duchów, złapane na kamerze. Jeśli macie słabe nerwy, lepiej wyłączcie ten film. Ale jeśli jesteście odważni, zapraszam do oglądania. Pewna kobieta o imieniu Weronika Shannon stwierdziła, że jej dom jest nawiedzony przez jakiegoś ducha. Aby upewnić się w tym twierdzeniu, zamontowała w całym domu kilka kamer monitoringu, które miały za zadanie odkryć, czy przypuszczenia Weroniki były słuszne. Wszystko zaczyna się już bardzo mrocznie, od dziwnych anomalii związanych ze światłem oraz niecodziennych dźwięków. Kiedy Weronika zaczęła przyglądać się swoim odkryciom bardziej wnikliwie, a także podzieliła się nimi ze swoimi znajomymi, wszystko zaczęło być jeszcze bardziej przerażające. Jej dwóch małych synów przebudzało się z płaczem każdej nocy około godziny trzeciej. Te niecodzienne zdarzenia stawały się jednak jeszcze dziwniejsze. Na kamerze dało się zauważyć dziwne postacie, które pojawiały się zawsze, kiedy w domu zjawiali się goście. Zupełnie tak, jakby duch nie chciał widzieć w domu nikogo nowego. Pewnego wieczoru Weronika, Shane i jeszcze jedna przyjaciółka postanowili skontaktować się w jakiś sposób z dziwnym mieszkańcem domu. Nie skończyło się to jednak zbyt dobrze. Are you here? Do you need help? Are you stuck here? Move the camera if you need help. Oh my god. Are you in the boys' room? Shut up. You're finally moved. This door's stuck. Get the fuck out of here. Kiedy Shane zapytał ducha, czy znajduje się w pokoju dzieci, te zaczęły nagle płakać. Jednak gdy Weronika z mężem chcieli wejść do dziecięcego pokoju, jakaś nadprzyrodzona siła nie chciała im na to pozwolić. Dopiero po wyważeniu drzwi udało im się dostać do środka. Na kanale Weroniki możecie obejrzeć więcej nagrań i historii jej nawiedzonego domu. Podlinkuję wam go w opisie. Aplikacji TikTok używa ogromna ilość osób, jednak natrafić można na niej na filmiki, które na pierwszy rzut oka nie wyróżniają się niczym nadzwyczajnym, jednak kiedy dokładnie się im przyjrzymy, odkrywamy przerażające szczegóły, których wręcz nie da się wyjaśnić. Pewna użytkowniczka o niku Tangerines stwierdziła, że na jednym z jej nagrań dostrzegła coś bardzo dziwnego w tle. Na balkonie wyższego piętra pojawia się to. Kolejna dziewczyna, pojawiająca się na TikToku pod nickiem Jillian McHale, opublikowała to nagranie, na którym tańczyła. Zobaczcie je sami.
dość szybko otrzymała mnóstwo komentarzy z zapytaniem: kto stoi tam w tle? Dziewczyna przekazała swoim fanom, że w momencie nagrywania była w domu zupełnie sama i jest przerażona postacią, którą widać na nagraniu. Klasztor w Combe Abbey został wybudowany w XII wieku. Do dziś krążą legendy o duchach mnichów i duchach rodziny Craven, którzy mieszkali w tym miejscu. Podobno wiele osób widziało bardzo niecodzienne zjawiska objawiające się na terenie tego hotelu, bo taką funkcję pełni klasztor w obecnych czasach. Właściciele kanału Shadow Warriors postanowili jednak sprawdzić na własnej skórze domniemane legendy o nawiedzonym klasztorze. To, co tam spotkali, przerosło ich najśmielsze oczekiwania i wszystko zostało nagrane na kamerze. Yeah. So the red meat is going off. I need to check it. Do that again, please. Oh my god, this is creepy. What was that? Okay, let's have a look what it was. There's wires here and a candle upside down. Oh my god. I have no idea. Oprócz nagrań wewnątrz, które widzieliście przed chwilą, kanał Shadow Warriors uchwycił na kamerze dziwne zjawisko widziane z zewnątrz budynku. Jak mówią sami badacze, w momencie kręcenia nikt nie miał dostępu do tego budynku, zatem skąd wzięła się tam owa tajemnicza postać? A czy ty wierzysz w duchy? Koniecznie daj znać w komentarzu, a odwdzięczę się serduszkiem. Zostaw łapkę w górę, jeśli film ci się spodobał, a także zasubskrybuj ten kanał po więcej ciekawych materiałów. I pamiętaj, nie wszystko jest tym, na co wygląda.